Dzień 553. Dziś pojawiło się wiele ważnych aktualizacji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o najbardziej udane ukraińskie uderzenie, pojawiło się więcej informacji na temat poziomu zniszczeń rosyjskich baz. Lokalni mieszkańcy opublikowali dziś więcej nagrań z rosyjskiego lotniska strategicznego w obwodzie pskowskim, na których wyraźnie widać płonący transporter Ił-76. Nagrywający wspomniał również, że drugi samolot również płonie w tym samym czasie. Jeżeli wczoraj rosyjskie media twierdziły, że Ukraińcy uszkodzili 4 samoloty, to dziś niektóre media podały, że w rzeczywistości uszkodzonych zostało 6 samolotów Ił-76. Rzecznik ukraińskiego wywiadu skomentował sytuację i potwierdził, że siły ukraińskie rzeczywiście przeprowadziły poważny atak, którego celem było zniszczenie jednych z najbardziej zaawansowanych i cennych samolotów strategicznych. Powiedział również, że 4 samoloty zostały całkowicie zniszczone i nie można ich naprawić, podczas gdy liczba uszkodzonych samolotów jest nadal ustalana. Niedawno opublikowane zdjęcia satelitarne pomogły w określeniu zakresu zniszczeń. Sądząc po czarnych śladach na kadłubie samolotu i kilku pojazdach strażackich wokół, uszkodzone zostały co najmniej 2 kolejne samoloty. Jednak zachmurzenie było wysokie, więc większość lotniska nie była widoczna. Zatem jest całkiem możliwe, że poziom strat jest znacznie wyższy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Ukraińcy uderzyli w lotnisko w kilku falach, celując w różne części lotniska. Rosyjskie media omawiały te wydarzenia z niedowierzaniem, twierdząc, że niemożliwe jest pokonanie ponad 700 km bez wykrycia. Dlatego doszli do wniosku, że atak został przeprowadzony przez kraje bałtyckie w imieniu Ukrainy i agitowali, że muszą zostać zniszczone. Inni twierdzili, że rosyjska obrona powietrzna nie może być tak słaba wzdłuż granicy z wrogami, więc drony musiały przekroczyć terytorium Białorusi za uprzednią zgodą Łukaszenki. Obie wersje są bardzo mało prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ukraińskie drony regularnie atakują rosyjskie bazy wokół Moskwy. Nawiasem mówiąc, właśnie dlatego Rosjanie zaczęli wprowadzać pewne zmiany w tych bazach. Niedawno opublikowane zdjęcia satelitarne pokazują niektóre z rosyjskich bombowców strategicznych Tu-22M3 w nietypowym kamuflażu. Analitycy doszli do wniosku, że Rosjanie po prostu przykleili kamuflaż, aby zmylić ukraińskie drony, które są wyposażone w systemy celowania oparte na wizualnej identyfikacji celów na podstawie ich wielkości. Kamuflaż rzekomo nie pozwala na prawidłową identyfikację rozmiarów, powodując, że drony nie trafiają w cele. Metoda ta jest bardzo wątpliwa, ale świadczy o tym, że ukraińskie drony zniszczyły znaczną liczbę bombowców. Uderzenia trwają również dzisiaj. Pierwszym celem ataku stał się region Briańska. Rosyjskie media podały, że Ukraińcy próbowali zniszczyć wieżę komunikacyjną, ale rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie drony. Materiał filmowy wskazuje jednak, że niektóre drony dotarły do celu. Jeszcze większe uderzenie miało miejsce głębiej na terytorium Rosji, a mianowicie w regionie Orioł. Lokalni mieszkańcy nagrali, jak rosyjski śmigłowiec został wysłany w celu przechwycenia drona. Analitycy doszli do wniosku, że dron przechodził przez martwy punkt skanu radiolokacyjnego, dlatego nie można było go zestrzelić za pomocą zwykłej obrony przeciwlotniczej. Kierunek ostrzału wydaje się być skierowany w ziemię, dlatego ludzie wyrazili obawę o niebezpieczeństwo związane z zabłąkanymi pociskami. Dziś ukraińskie służby specjalne przeprowadziły również operację specjalną i wyeliminowały do 30 zdrajców i członków władz okupacyjnych za jednym zamachem. Poinformowano, że Rosjanie próbowali zorganizować tak zwane wybory w regionie Zaporoża i odbyli spotkanie z rosyjskimi dowódcami wojskowymi i dowódcami sił czeczeńskich. Sądząc po materiałach filmowych, Ukraińcy przeprowadzili kilka fal ataków dronów, w wyniku których zginęły i zostały ranne dziesiątki osób. Ale największe wiadomości pochodzą z kierunku Tokmak. Zaledwie kilka dni temu mówiliśmy o tym, jak Ukraińcy dotarli do drugiej linii obrony, a dziś ukraińscy żołnierze z 82 i 47 brygady już ją przełamali. Rosyjskie media donoszą, że Ukraińcy w zasadzie zignorowali region, w którym Rosjanie rozmieścili tysiące żołnierzy w ciągu ostatnich kilku dni i przeprowadzili potężny atak w kierunku Werbowe. Geolokalizowane nagrania pokazują, jak Rosjanie ostrzeliwują północną część Werbowe, co wskazuje, że Ukraińcy już szturmują osadę. Taki rozwój wydarzeń wskazuje, że Rosjanie stracili kontrolę nad 6 kilometrami okopów praktycznie w ciągu jednego dnia. Okopy te miały być głównymi i najpotężniejszymi fortyfikacjami, które miały całkowicie powstrzymać ukraińskie natarcie. Obecnie Ukraińcy starają się skonsolidować kontrolę nad jak największą liczbą fortyfikacji. Jeżeli Ukraińcom uda się utrzymać teren i odeprzeć rosyjskie kontrataki, druga linia obrony całkowicie się załamie. Jeżeli mieszkasz w Polsce lub innym kraju, rozważ zakup podwójnych flag, aby wyrazić swoją solidarność. Opracowaliśmy najbardziej pożądany wzór z podwójnymi flagami wszystkich krajów, do których jest dostępna wysyłka. Kliknij link w opisie poniżej i sprawdź nasze nowe produkty z podwójnymi flagami.